Cześć, witam Was na kanale Kryptomanik, tu Piotr Gra z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się pancake'iem, jak zrobić swap, dodać do farmienia, jak dodać do pula. Takie proste czynności, jakie możemy tam zrobić, żeby móc zacząć na przykład zarabiać na farmieniu, w pulu i w prosty sposób sobie wymienić kryptowaluty na Binance Smart Chainie. Także przechodzimy do Trust Walleta. Ja mam zabezpieczony Trust Wallet albo pinem, albo na linie papieralne, także warto sobie zrobić. Pamiętajcie, żeby spisać też swoje hasła SID-y na Trust Wallecie, że w razie utraty telefonu, zniszczenia go, odzyskacie swój portfel. Co nam potrzebne jest? Jeżeli mamy Trust Wallet i chcemy farmić na Binance Smart Chainie, na przykład na Pancake'u, to potrzebujemy BNB na Smart Chainie, jakieś inne kryptowaluty, które obsługowane są przez tą sieć. I gdzie to na przykład najczęściej można sobie to, jeżeli nie mamy na tym chainie, na przykład wpłacić na Binance'a, tam przy wypłatach jest ustawienie na przykład w Binance, jak na jaki chain chcemy wypłacić, czyli na smart chain, i tak możemy w prosty sposób sobie zamienić niektóre kryptowaluty, na przykład TRX-a czy nawet BNB, żeby obsługiwane było w tej sieci. Także Binance to robi praktycznie za friko. Także warto sobie, warto czy nie warto, to już ocenicie sami. Ja na przykład farmię sobie na tym na Pancake'u. Także przejdziemy teraz w dapsy. Przechodzę w dapsy i albo u góry wpisujemy sobie Pancake Swap, albo od razu widzicie tego zajączka i klikacie na to i już jesteście na Pancake Swapie. I co jest ważne, żeby tu u góry ten znaczek był Binance Smart Chain, czyli Smart Chain, ten czarny znaczek z tym żółtymi bajerkami. A przepraszam, trochę dzisiaj przeziębiony jestem, no tak mówię, przez nos, jak to można powiedzieć. I mam nadzieję, że nie przeszkadza. I teraz, co tu możemy zrobić? Mamy stronę domową, mamy trade. Na trade mamy exchange, liquidity, migracja i stara wersja PancakeSwap'a. Później mamy farmy, pule, Prediction Beto, Lottery, jeszcze jest kolekcja Team Battle, ale tym się nie zajmę, będziemy zajmować Team nasz profil i info. Zajmiemy się dzisiaj po prostu, jak zamienić. Czyli wchodzę sobie na przykład na Exchange i tu automatycznie mi pokazuje, jakie kryptowaluty mam, bo jestem walletem połączony. Jeżeli pierwszy raz to robicie, to na pewno Was poprosi właśnie, żebyście zmienili to na smart chain, automatycznie będziecie połączeni portfelem. I to mi pokazuje, co mam. I na przykład co byśmy chcieli zamienić. Na przykład będę dodawał sobie na pewno zamienimy sobie trochę BNB. Mam tutaj i tam miałem $60 gdzieś około. Kupimy sobie tu albo wklikamy max, albo ile chcemy po prostu zakupić sobie, wymienić na jaką kryptowalutę. Ja będę chciał na Cake'a, ale ja chcę sobie dosłownie sztukę jedną i tyle mi pociągnie BNB. I teraz klikam sobie swap, confirm swap i ta transakcja mnie kosztuje 32 centy. Approve i close. I zaraz tutaj tam pancake dojdzie mi, ten cake cały.
O, jest, już widzicie. No, trwało trochę sekund. I taka jest prosta zamianka. Tak samo można w odwrotną stronę zrobić. Zamienić na przykład cake'a na BNB, czyli na którą kryptowalutę, którą chcemy. Na Binance Smart Chainie. Teraz przejdziemy na przykład na pool. Pokażę Wam, jak kopać na poolu. I niech się tutaj wymuli. Ja już tutaj kopę. Na poolu mam wrzucone 140 cake'ów. No na 2623 dolary. Obecna cena. No, przepraszam. I tutaj możemy albo sobie dodać więcej na przykład cake'ów. Jeżeli na przykład mamy. I mogę tego cake'a dodać, ale ja na przykład dodam w coś innego. I tu mamy procenty. I co jakbyśmy tego w większości jest, że kopiemy cake'iem inne kryptowaluty. Tutaj możemy to, co na przykład stake'ujemy. No to ja stake'uję cake'a i stake'uję BNB. Ja sobie na przykład dodam, znaczy nie BNB, tylko BitTorrenta. Ja sobie na przykład dodam tutaj. Na BTT, ale Wam pokażę mniej więcej jak jakbym w coś innego wrzucał. To tutaj muszę kliknąć Enable. Musi zatwierdzić tą transakcję i wtedy dopiero dodajemy swoje cake'i. Ale i tak chyba będę musiał Wam pokazać, zresztą sobie dodam do tego. I właśnie. MX-a. A niech będzie MX. Niezły procent jest. Zobaczymy jak to kopię. No to klikam sobie Enable. Transakcja mi kosztuje 12 centów. Approve. Poczekamy sobie. I teraz kliknę na stake. I teraz ile chcemy procent cake'a dodać? Na przykład klikam na max. Confirm. Następna transakcja. Nie są drogie te transakcje w porównaniu do Ethereum. I tu już mi zaczyna kopać. Harvest to jest wycofanie tego. Co ciekawe, w poolu, jeżeli chodzi o kopanie cake'iem, żeby cake'a kopać, mamy automatycznie nam dodaje cake'i wytworzone, to jest 124%, albo możemy manualnie. Czyli ta sama ciągle ilość będzie nam kopać, a my możemy tylko odbierać lub manualnie dodawać. I dalej tu jest mniejszy procent przy manualnym, większy procent jest przy automacie. Tak, jeżeli chodzi o pool. I widzicie, już tutaj zaczyna coś tego MX-a przybywać. Za jakiś czas zrobię filmik, jak to na przykład z tego wycofać. Na razie pokopiemy tutaj. Teraz, jeżeli chodzi o farmienie. I przejdźmy sobie na farmienie. I tu mamy różne opcje, różne procenty. Ustawmy sobie na przykład przykładowo jakieś APR, czyli najlepsze procenty jakie są. I tutaj widzę, że jest wiele różnych kryptowalut. Można sobie kopać. Kopi się cake'a przez dwie pary jakich kryptowalut. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? To wcześniej co robiłem z tym poolem. Jest najbardziej, jak to może najbardziej bezpieczniejszą opcją na Pancake'u. Już dodawanie na przykład płynności już jest trochę mniej bezpieczne, bo czasami może być pewien smart contract źle, powiedzmy, napisany i mogą być jakieś w nim błędy, także trzeba też uważać. Chociaż patrząc na Dapps Radar czy inne miejsca, gdzie sprawdzamy sobie jakie miejsca gdzieś do na przykład jeżeli chodzi o DeFi
które są na przykład na danych chainach najbardziej rozwinięte, to Pancake Swap jest bardzo rozwinięty, jeżeli chodzi o Binance Smart Chain. Także tutaj jest w miarę dobrze to wszystko rozwinięte. Ja na przykład dodam sobie chyba tego Derry. Czyli najpierw muszę sobie trochę Derry wymienić. On jest z boostem. Idę na Liquidity. A czy najpierw jeszcze Exchange? Nie tak, bo będę musiał sprawdzić ile tego potrzebuje Derry do swojego boosta, co obecnie posiadam. Klikam na Add. Tutaj sobie boosta klikamy. Mam 27 boostów. I na przykład Max. I wpiszę to DE. Derry to się nazywało. 210 Derry potrzebuje. Dobra. Czyli teraz idę z powrotem na swapa Exchange. Klikam sobie BNB. Znaczy to już chyba było ustawione to z automatu. I teraz Derry. Derry. Wpiszę sobie 210 sztuk. Mam. I teraz 0,7 mi pociągnie tego BNB. Swap. Confirm swap. I teraz approve. I close. I teraz zaraz mi to zamieni. Chwilkę odczekamy. O, tu w miarę szybko te transakcje jest. Już pokazało, że jest zamienione. Teraz wchodzimy w Liquidity. Tutaj potwierdzenie transakcji. W Liquidity Add. Klikamy sobie. I teraz Boost. I to Derry. Tu klikam Max. 27 Boosta. Mam 27. No zgadza się. Approve. Approve, 9 centów transakcja. I teraz mi wytworzył się jakby taki token w połączeniu z tych dwóch par. I confirm supply. I jeszcze jedna transakcja. No opłaty są, ale żeby zarabiać trzeba jednak te opłaty robić, żeby działać w tych liquidity, w dodawaniu tego płynności. I teraz wchodzę sobie na farmy. I znajdziemy to sobie Derry. I tutaj mam approve the contract. Klikam approve the contract. 13 centów. Teraz czekamy. I teraz chyba kontakt już przeszedł. Stake. I mam balans 75. I klikam sobie max. I teraz confirm. Następna transakcja. No tak to wygląda. Approve. I teraz, jeżeli się potwierdzi transakcja, po prostu już zaczyna mi to działać. Jeżeli bym chciał więcej dodać, to mam tu plusik, jeżeli chciałbym wysłać w minus. Harvest to jest ten ukop w kejku. Połączyłem parę Derry z boostem. I teraz ta para będzie mi dawać kejka. 280% jest w skali roku na obecny moment. To zależy, ten procent jest zależny od danych ilości właśnie tego liquidity w tym farmieniu. Im więcej jest liquidity, czym ten podział jest jakby można powiedzieć
większy i trochę te procenty spadają. Jeżeli mniej, to ten procent jest większy i wtedy szybciej możemy zarabiać. Przez HRS właśnie wycyfrujemy kejka. Plus minus możemy odjąć transakcję lub dodać transakcję. Dodanie transakcji jest o wiele szybciej, jeżeli mamy już właśnie zrobione ten z powrotem, na przykład zamienione więcej boosta i tego deri na przykład. I też robimy wszystko po kolei wszędzie, także jeżeli chcemy sobie dodać i zaoszczędzić na tych transakcjach, to od razu dodajmy tyle, ile chcemy. Wtedy będzie to lepiej ogólnie wyglądać, a czy ogólnie zaoszczędzimy na transakcjach. I to jest taki prosty, najprostsze właśnie pokazanie Wam, jak tutaj farmić. Farmić można na wiele różnych parach. Na przykład weźmy na te na przykład gorące, no i w szczególności na gorących jest Kaiki BNB, Boost BNB, tu są już takie mniejsze procenty, MX Boost. Także jest tu naprawdę bardzo duży wybór tych par, jeżeli chodzi o farmienie. Nie wiem, co mi się wrąbało, ale dobra. Wrócimy jeszcze z powrotem. Także mam nadzieję, że Wam to rozjaśniło. Jeżeli chodzi teraz, wrócę tutaj i wymieniacie sobie na przykład trade, exchange i nie macie pewnej kryptowaluty na przykład dodanej do walleta, jeżeli chodzi o smart chain, jak Wam to pokazać. Na przykład wpiszę sobie TRX przykładowo. No, zamykajże się. Na przykład tego belta nie mam. Ale nie pokażę. TRX. I tutaj właśnie, jeżeli nie macie jakiegoś tokena dodanego na smart chainie, to na przykład tak jak tutaj napisałem TRX import i tutaj understand. Import i już macie dodany ten token. Ewentualnie możecie sobie też na Binance Smart Chainie sprawdzić i wallet i tutaj dodawać tokeny na Binance Smart Chainie na samym dole. Wpisując albo mieć nazwę kontraktu, albo wpisując daną kryptowalutę. Tylko wiadomo, musi być smart chain wtedy. I wtedy tutaj wklejamy adres kontraktu i to nam się pojawi wszystko i u góry będzie DON. I wtedy automatycznie na wallecie będziemy mieli kryptowaluty, których jeszcze nie widać, nie widzicie na swoim portfelu. Tak na przykład Boosta, czy na przykład ten właśnie ten Corgi Dogi, czy tam jakieś inne BitTorrenta, bo właśnie tutaj ten BitTorrent mam wykopany na tym, tylko on jest na smart chainie. Nie jest na TRX-ie, tylko na smart chainie i tu był dodany. Wystarczy kontrakt dodać i tak dodacie swoje tokeny na Binance Smart Chainie. Także nie jest chyba trudno. Przypominam jeszcze raz, że jak przechodzimy w dApps, żeby zawsze tutaj mieć ustawiony Smart Chain. Wtedy właśnie będziecie mieli tańsze transakcje o wiele. No, trzeba po prostu zapłacić czasami tego dolarka czy pół. Zależy od ile dodajemy i ten, żeby brać udział w tym kopaniu. I w farmach, czy w farmieniu, czy w poolu, czy w zamianki są bardzo tanie. Ogólnie chodzi, jeżeli chodzi o swapowanie, dodawanie płynności, czy właściwie kopanie, to już troszkę trzeba zapłacić ileś tych centów. Ale nie jest źle, powiem, że fajnie mi się tu kopie. W szczególności chodzi mi o pool.
Oto mamy tego kejka mam i mi co pewien czas właśnie dodaje. Zaczynałem chyba ze 130 paru, już jest nakopane, co pewien czas dodaje i pokazuje mi ile obecny ukop jest do dodania. Także jest bardzo fajna sprawa. Szybciej się na pewno zarabia niż na takim tradycyjnym stakowaniu danych kryptowalut. No, Pancake jest dość ciekawą takim deksem zarazem, jeżeli chodzi o pool, DeFi i swapowanie. Także jeżeli Wam się spodobał filmik, to dziękuję za łapkę w górę i jakiś fajny, ciekawy komentarz. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, cześć!